Przypominamy, że od 1 grudnia 2011 roku na podstawie zarządzenia nr 36/2011 starosty kozienickiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy starostwa powiatowego w Kozienicach nastąpiła zmiana godzin pracy starostwa. W poniedziałki starostwo jest czynne w godzinach od 7:30 do 17:30, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30, natomiast w piątki w godzinach od 7:30 do 13:30.5 stycznia w Muzeum Regionalnym w Kozienicach miało miejsce otwarcie wystawy zatytułowanej Boży Bojownicy, Jan Žižka i Husyci w walkach z zakonem krzyżackim. 15 lipca 1410 roku miała miejsce pamiętna bitwa pod Grunwaldem. I w roku 2010 wypadała 600-lecie tej bitwy. Postanowiliśmy je uczcić w dość nietypowy sposób, robiąc nie tylko wystawę, ale coś w rodzaju widowiska przypominającego tamte czasy. Dlaczego wybraliśmy postać Jana Žižki i Husytów, mimo że samych Husytów pod Grunwaldem nie było? Otóż kilka lat wcześniej wyszła saga pióra Andrzeja Sapkowskiego poświęcona właśnie wojnom husyckim i podobała mi się na tyle, że zwróciłem uwagę na ten czas w Europie, kiedy Husyci pod wodzą Jana Žižki, no, można by powiedzieć, prali całą Europę i dokonali w historii uzbrojenia i prowadzenia wojen przełomu rewolucyjnego. A jak sam Jan Žižka stwierdził, inspiracją do tego, żeby zastosować odmienną taktykę, były jego wspomnienia spod bitwy pod Grunwaldem. Wszyscy mamy w oczach obraz Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem, no i jak przystało na dobrego Czecha, centralną postacią tego obrazu nie jest ani wielki mistrz, ani Witold, książę litewski, tylko właśnie Jan Žižka z Trocnowa. Bohater spod Grunwaldu ponoć stracił tam oko, mężnie stawał i był dla nas tym łącznikiem pomiędzy Husytami a właśnie tą bitwą pod Grunwaldem. Postanowiliśmy w taki sposób uczcić bitwę, a jednocześnie zwrócić uwagę nie tylko, jak się potem okazało, nam, ale również i Czechom na ten wspólny epizod, jakim był udział wojsk czeskich, a później husyckich w wojnie z zakonem. Mało kto z nas pamięta ze szkoły ten epizod, kiedy to wojska husyckie pomogły królowi Jagiełle zakończyć zmagania z krzyżakami kilkadziesiąt lat po bitwie pod Grunwaldem. To była wyprawa Jana Czapka z San na Pomorze, gdzie rozgromił krzyżaków i doprowadził walnie do tego, żeby uznali oni, że już dalsze zmagania z Polską i z towarzyszonymi z nimi Czechami nie mają sensu. Jak się okazało, mało kto również w Czechach wie o tym epizodzie. Okazało się to, ponieważ wybraliśmy się do Taboru, gdzie mieści się Muzeum Husyckie. To najbardziej husyckie z muzeów w Czechach i tam chcieliśmy z partnerami naszymi nawiązać współpracę. Okazało się, że oni także mało wiedzą i bardzo im się spodobała idea właśnie spopularyzowania wspólnych zmagań polsko-czeskich i wydaje nam się, że tą wystawą zwracamy uwagę na bardzo ciekawy fragment historii Europy Środkowej, a mianowicie pierwsze wojny religijne, które bardzo krwawo zaznaczyły się w historii zarówno Czechów, jak i Niemców, jak i Ślązaków, ale także i Polaków, no a zakończyły się praktycznie pod Warną, ponieważ pod Warną ostatni husyccy żołnierze wspierali właśnie króla Władysława Warneńczyka w tej przegranej bitwie i tam z honorem polegli. Temu jest poświęcona ta wystawa, a jej sposób prezentacji zawdzięczamy naszym partnerom po części. Partnerami są, jak już wspomniałem, nasz Muzeum Husyckie w Taborze, Muzeum Szaryjskie w Bardiejowie i Derii Muzeum na Węgrzech. Wystawa jest po części finansowana przez Grant Wyszehradzki, a patronatem nad nią objęli ambasadorowie tych krajów i marszałek województwa mazowieckiego pan Adam Struzik. Ta wystawa objechała bardzo wiele miejsc. Najpierw zaczęliśmy od szlaku mazowieckiego. Tu, gdzie gromadziły się wojska, gdzie odbywało się przygotowanie do bitwy, właśnie między innymi byliśmy tutaj w Kozienicach na kilka godzin, zaznaczając jak gdyby ten epizod, którym było budowanie w Puszczy Kozienickiej mostu, który później posłużył do przeprawy pod Czerwińskiem wojsk polskich. Pod Czerwińskiem byliśmy także, tam spotkaliśmy się z wojskami litewskimi i wspólnie wyruszyliśmy na Grunwald. To było pasjonujące przeżycie, ale muszę powiedzieć szczerze, że nie sądziłem, że aż tak bardzo wrócimy do czasów średniowiecza, jak wróciliśmy podczas tej bitwy. Zarówno upał, jak i organizacja była, jak mi się wydaje, średniowieczna w 100%, a więc przeżyliśmy tę bitwę w warunkach bardzo zbliżonych do warunków wtedy panujących, a później zgodnie z naszą umową pojechaliśmy najpierw na Węgry, później na Słowację i na końcu do Muzeum w Taborze, gdzie ta wystawa była do niedawna. No a teraz przyjeżdżamy tutaj do Państwa zgodnie z obietnicą, że wrócimy jeszcze kiedyś do Kozienic i tą wystawę pokażemy na dłużej właśnie w Muzeum w Kozienicach. Tutaj oczywiście w miarę bezpiecznie, ale można dotykać, należy dotknąć tych przedmiotów, zobaczyć jak to uzbrojenie wyglądało, ba wejść nawet na wóz husycki, który my tutaj mamy i zobaczyć czy dałoby się nim w tej chwili poruszać i w jaki sposób prowadzono walkę za ścian takiego wozu. To właśnie tak zostało pomyślane, żeby było to coś innego niż do tej pory jesteśmy przyzwyczajeni w muzealnictwie, a mianowicie te przedmioty są przygotowane do, można by powiedzieć, namacalnego oglądania, zerwania z tą tradycją, prawda, odgrodzenia, a tym samym mam nadzieję, że ta historia jest bliższa człowiekowi. Mało kto wie w Polsce, właśnie chyba nikt już nie wie w Polsce, że Dzień Bitwy pod Grunwaldem, 15 lipca, Dzień Święto Rozesłania Apostołów, było pierwszym narodowym świętem Polski. Już tego nikt nie wie, prawda, że to coś takiego było. Mało tego, bo król, dlaczego tak było? Król podpisał taki statut, którym nakazał wszystkim świeckim, wszystkim kościołom i duchownym organizowanie wiecy, organizowanie procesji i bicie w dzwony. Święto to zginęło zupełnie z naszej historii, a to było pierwsze narodowe święto. Także to ciekawostka. Ciekawostką jest także to, że bitwa pod Grunwaldem to był koniec etosu rycerskiego. Jagiełło niestety po tej bitwie, dopuszczając do walki z Krzyżakami rycerzy Tatarów, no niestety ściągnął na siebie gromy od wszystkich chrześcijan. No jak można niechrześcijan, prawda, wpuszczać i doprowadzać do bitwy z rycerstwem? No musiał się tłumaczyć z tego. Tłumaczył się w ten sposób, że pisał listy, że Kancelaria Królewska pisała listy do właściwie wszystkich dworów europejskich, do wielmożów europejskich, do kościołów, do uniwersytetów, co właśnie rzeczą rzeczywiście dziwną, prawda, że do uniwersytetów też pisano listy wyjaśniające, dlaczego tak postępowano w polityce. I ciekawostką jest to, że Jan Hus, wówczas rektor Praskiego Uniwersytetu, odpowiedział Jagielle. Generalnie poparł stanowisko Jagieły w tym konflikcie i mówił, że dobrze uczynił, chociaż Hus był przeciwny wszelkim formom walki. Hus był postacią, która jakby zapoczątkowała taki nurt i ruch, który przerodził się w ruch husycki. Hus nawoływał do reformy państwa, tak społecznej, jak i reformy kościoła. Czechy w tamtych czasach, czyli XIV, XV wiek to okres dominacji żywiołu niemieckiego. Skąd my to znamy, prawda? Skąd ta bitwa pod Grunwaldem? Hus nawoływał do tego, żeby Kościół przestał gromadzić majątki, przestał bogacić się, zaczął normalną działalność ewangeliczną. Z jednej strony też mówił, że no skoro tutaj działają głównie księża i duchowni niemieccy, więc nie możemy w ten sposób prowadzać, musimy, żeby to był narodowy też kościół. Stąd jego pomysł, żeby głosić Ewangelię w języku czeskim. Słusznie, prawda? Dlaczego nie? Jesteśmy w kościele, teraz wszyscy słyszymy, prawda, Ewangelię w języku polskim i w każdym, na całym świecie mówi się w językach ojczystych. No, mało kto wie, że to właśnie Hus zapoczątkował ten ruch, że należy głosić Ewangelię w języku zrozumiałym wszystkim. Hus nawoływał do tego, żeby przestać, żeby karać wszystkich równo. Jeżeli ktoś popełniał grzech i jakieś wykroczenie, zwłaszcza grzech śmiertelny, no to niezależnie od swego stanowiska, zajmowanej pozycji, powinien być karany równo, tak jak ten, który najdrobniejszy, który też to uczynił. No i prawda, wszyscy zgadzamy się. Czyli właściwie jesteśmy w stanie powiedzieć, że dzisiaj chyba pani się zgodzi, że możemy podpisać się pod tymi postulatami Husa. A to są artykuły, tak zwane 4 artykuły praskie, które Hus głosił i które zatwierdzono i które przyjęli Husyci. Także no, jesteśmy, prawda, jakby dziećmi Husa tutaj w tej sferze ideologicznej. Na wystawie pokazujemy broń, którą używali. Najprostszą rzeczą, jaką Žižka prowadził, to uzbroił zwykły lud, zwykłych ludzi w broń, którą wówczas mogli używać, czyli po prostu w to, co było dostępne. Najczęściej zwykłe cepy, kosy, widły, to, co mieli pod ręką, to, czego najczęściej używali codziennie do pracy. On zrobił z tych przedmiotów broń. I oni rzeczywiście to doskonale używali. Jeszcze Žižka wymyślił to sobie, że wprowadzał wozy. Oczywiście te wozy służyły do transportu, ale w pewnym momencie potrafiono z tego zrobić zamkniętą za jakąś przestrzeń, zamykać przestrzeń wokół tych wozów i za nich się bronić. Czyli powstawała rodzaj takiej fortecy, która pozwalała właśnie odeprzeć ataki z reguły silniejszych i lepiej uzbrojonych wojsk rycerzy. No i wprowadził regulamin wojskowy. Właśnie mało kto wie, a może nawet chyba nikt nie wie z wojskowych, że właśnie pierwszy regulamin wojskowy to był regulamin wprowadzony przez Žižkę i z tamtych czasów pochodzi. Od tego czasu właśnie już potem w całej historii te regulaminy wojskowe, każda armia, każde oddziały, prawda, były przygotowywane i były robione. Nikt tego teraz już nie pamięta, prawda, że to Žižka wprowadził. Myślę, że warto tutaj przyjechać, zobaczyć tą wystawę tutaj i poczytać te wszystkie teksty. Zapraszamy wszystkich, bo to właściwie jest dla młodzieży, dla dzieci, ale też jak ktoś na przykład lubi piwo, to mało kto wie, dlaczego na każdej butelce Pilsnera Urquella jest wizerunek wielbłąda. Ale jak przyjdzie na wystawę, przeczyta sobie i zobaczy, to będzie wiedział dlaczego. A to warto przyjść nawet dlatego zobaczyć, dlaczego pijąc piwo ten wielbłąd jest na tej butelce. Do kiedy można oglądać wystawę w Muzeum Regionalnym w Kozienicach? Do końca lutego będzie można obejrzeć, bo to wówczas jedziemy dalej z nią i do końca lutego jest do obejrzenia tutaj. . 24 stycznia Muzeum Regionalne w Kozienicach rozpoczęło cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą. Są to lekcje muzealne poświęcone tematowi bitwy pod Grunwaldem, które wpisują się w wystawę zatytułowaną Boży Bojownicy, Jan Žižka i Husyci w walkach z Zakonem Krzyżackim. Zajęcia związane są z naszą nową wystawą poświęconą m.in. Grunwaldowi, a głównym odbiorcą naszych wystaw są dzieci i młodzież, a czym najbardziej zachęcić dzieci do zwiedzania, do oglądania? Oczywiście zabawkami, stąd pomysł, żeby zorganizować tutaj w naszym muzeum właśnie układanie klocków. Zainteresowanie budowaniem Grunwaldu z klocków Lego na razie jeszcze nie jest ogromne. Może dlatego, że to jest pierwszy dzień i liczymy na to, że w następnych dniach do końca ferii będą dzieci nadal chętnie przychodziły, będą przychodziły chętnie do naszego muzeum po to, żeby poukładać klocki i później również po zakończeniu ferii. Chcielibyśmy, żeby nasza wystawa i nasze zajęcia były uzupełnieniem programu nauczania poświęconemu bitwie pod Grunwaldem i okresu panowania Jagiellonów. Dlatego też po zakończeniu ferii będą organizowane jako uzupełnienie zwiedzania lekcje muzealne, na których dzieci i młodzież, mamy też taką nadzieję, będą mogły mocno układanek, jakichś takich zgadywanek poznać ten okres bliżej. Przede wszystkim chcielibyśmy skupić się na bitwie pod Grunwaldem, czyli mamy, tym bardziej, że na wystawie jest reprodukcja, ogromna reprodukcja tego chyba najsłynniejszego obrazu Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem, czyli będzie można poszukać postaci, które zostały rozpoznane na tym obrazie, będzie można ułożyć puzzle, będzie można poznać rodzaje broni, którym posługiwali się średniowieczni rycerze, będzie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy, mam taką nadzieję przynajmniej. Wystawę można wpisać w cykl lekcji lekcji zarówno z historii, jak i języka polskiego. Wystawa może być też ilustracją do Krzyżaków Henryka Sienkiewicza i mamy nadzieję, że tak się właśnie stanie. Czyim pomysłem było to, aby w ten sposób przyciągnąć nawet takie maluchy do muzeum? Powiem tak ogólnym, czyli i naszym, znaczy jako pracowników, no i dyrektora, bo nasza praca polega na tym, żeby przyciągać młodzież, przyciągać dzieci przede wszystkim, bo jeżeli one same przyjdą, to później chętniej przyprowadzą rodziców. Pan dyrektor stale zagląda do dzieci, budował z nimi, interesuje się jak idzie. Pani jest cały czas obecna, pomaga, odbudowuje, dobudowuje. A czy takie maluchy są łatwym odbiorcą i wdzięcznym towarzyszem wystawy? A to trudno powiedzieć, ale dzieci zazwyczaj są takim najbardziej wdzięcznym odbiorcą, dlatego że reagują żywiołowo. I są po prostu szczere, dlatego z nimi łatwiej czasami pracować. Jak masz na imię? Oskar. Podoba Ci się dzisiejsza zabawa w muzeum? Tak, podoba mi się. Co budujesz? No różnie. Na przykład różne wieże, namioty. A czy wiesz, co to za wieże i za namioty? Z jakiego okresu historii Polski pochodzą? Z czasów średniowiecza. A w czasach średniowiecza kto żył? Rycerze. Fajni są rycerze? Tak. Co wiesz o rycerzach? Wiem, że nosili zbroje i różne miecze. Chciałbyś być rycerzem? Tak. Co wtedy byś robił? Wtedy bym walczył. A kto walczył pod Grunwaldem? Bo wystawa dotyczy Grunwaldu. Rycerze króla Jagiełło. Brawo. Bawicie się wspólnie, czy każdy buduje osobno? Bawimy się wspólnie. Zachęciłbyś swoich kolegów do takich zabaw w muzeum? Tak. Lekcje muzealne będą prowadzone w Muzeum Regionalnym w Kozienicach, również po zakończeniu ferii zimowych. Dziękujemy bardzo, wielkie brawa! Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek martwych opowieść. Hejka, kolejkę nalej, hejka, kielichów zniszczy, to zrobi doskonale mocnym opowieściom. Kto chce, to niechaj słucha, kto nie chce, niech nie słucha, jak pan samym są dla ucha morskie opowieści. Hejka, kolejkę nalej, hejka, kielichów zniszczy, to zrobi doskonale mocnym opowieściom. Opowieści. Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie mlecem, synopiec do konfitury i do zupy mlecznej. Opowieścią. Bowiem młodszy Majtek, czorny człowiek, bestia taka, że sam kręcił gawę stanem i to weska szwarka. Hejha, kolejkę nalej, hejha, kielich już zniszczy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Hejha, kolejkę nalej, hejha, kielich już zniszczy, to zrobi doskonale morskim opowieścią. Mówią, że to zdrożne wieści, ale to jest właśnie klimat morskich opowieści. Hejka, kolejkę nalej, hejka, kielichów zniszczy, to zrobi doskonale morskim opowieściom. Kto chce, to niechaj wierzy, kto nie chce, niech nie wierzy. Nam na tym nie zależy, więc wypijmy jeszcze. Dziękujemy, wielkie brawa, dziękujemy ślicznie. Już po miku wodą, rodzi szkolej klocze, żeby baranty zaśpiewali chłopcy, może i my usłyszymy starą pieśń. Ona ją ciągle tu cześć, może i nam kiedyś spełnią się wstyd. Zaśpiewamy razem, może i my usłyszymy starą pieśń. Zaśpiewamy razem, może i my. Wkrótce potem na statek zaciągaj się. Tam jeden z pociąg gdzieś na morza gdzieś odważnie pnęli, chociaż na wykły, a na ustach zawsze mieli. Może i my usłyszymy starą pieśń. Oddającą Neptunowi cześć, może i nam kiedyś spełnią się sny. Zaśpiewamy razem, może i my. Czasem była flauta, czasem wicher doł, czasem lany łagę, ktoś przeokrutnie go, jednak nigdy się nie bali, ani sztormów, ani mgły. Zanim ich ujrzałeś, to słyszałeś, może i my usłyszymy starą pieśń. Oddającą Neptunowi cześć, może i nam kiedyś spełnią się sny. Zaśpiewamy razem, może i my usłyszymy starą pieśń. Oddającą Neptunowi cześć, może i nam kiedyś spełnią się sny. Zaśpiewamy razem, może i my. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go, zwiał nam z pokładu szynki, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Działo nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki. Taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Działo nam z pokładu skrzynki pełne śledzia i sardynki. Kosze krabów, beczkę sera, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu szynki, pełne śledzia i sardynki. Kosze krabów, beczkę sera, palesony, oficera, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu szynki, pełne śledzia i sardynki. Kosze krabów, beczkę sera, kalesony, oficera, 10 wieżowców, jedną żabę, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu szynki, pełne śledzia i sardynki. Kosze krabów, beczkę sera, kalesony, oficera, 10 wieżowców, jedną żabę, kapitańską zmyło babę, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu skrzynki, pełne śledzia i sardynki. Kosze krabów, beczkę sera, kalesony, oficera, 10 wieżowców, jedną żabę, kapitańską zmyło babę, beczki rumu nam nie zwiało, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, łej, hej, roluj go. Zwiało nam z pokładu szynki, pełne śledzia i sardynki. Kosze krabów, beczkę sera, palesony, oficera, 10 wieżowców, jedną żabę, kapitańską zmyło babę, beczki rumu nam nie zwiało, pół załogi ją trzymało, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Hej, policz, który tam, jaki znowu zmyło kram. Hej, znowu zmyło coś, zniknął w morzu jakiś gość. Postawcy winar pan, odpowiemy dalej wam. Hej! Ten się cieszy wspomnieniami, co na rejsie był wspaniały. Dzień Kołysał nas zachodni wiatr, strzec wieczarów on został. I nagle ktoś, jak papier wpadł, sztorm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął pęk od szorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 skali Beauforta, zasłony ołowianych mur, ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę, w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął pęk od szorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 w skali Beauforta, gdzie został ciepły, cichy kąt i brzegu kształt znajomy. Żapsało nami w górę, w dół, dokładnie z każdej strony. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął ech do czorta. Nie daje łajbie żadnych szans. 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta, 10 w skali Beauforta. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, heroin odgrało nas pokładu, szczyki pełne śledzia i statyki. Taki był cholerny szczor. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Hej, boli, który tam, jaki znowu zmyło kran. Kiedy szliśmy przez Pacyfik, hej, heroin odgrało nas pokładu, szczyki pełne śledzia i statyki. Kosze krabów, beczkę sera, taki był cholerny szczor. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Hej, Boris, który tam, jakiś znowu zmyło kran. Kiedy szliśmy przez Pacyfik Way, hej, Rolling, zwiało nas pokładu szybkich, pełne śledzia i statyki. Kosze krabów, beczkę sera, kalastowy oficera, taki był cholerny sztorm. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Hej, Boris, który tam, jakiś znowu zmyło kran. Kiedy szliśmy przez Pacyfik Way, śledzia i statyki, kosze krabów, beczkę sera, kalasony oficera, 3 ziorców, jedną żabę, taki był cholerny szor. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Hej, Boris, który tam, jaki znowu zmyło kran. Kiedy szliśmy przez Pacyfik Way, hej, Rolling, zwiało nas pokładzie szybki, pełne śledzia i statyki, kosze krabów, beczkę sera, kalasony oficera, 3 ziorców, jedną żabę, kapitalsko zmyło babę, taki był cholerny szor. Hej, znowu zmyło co, zniknął morzu jakiś gość. Hej, Boris, który tam, jaki znowu zmyło kran. Kiedy szliśmy przez Pacyfik Way, hej, Rolling, zwiało nas pokładu szczytki, pełne śledzia i sadzytki, kosze krabów, beczkę sera, kalasony oficera, 6 jeżowców, jedną żabę, kapitalsko zmyło babę, beczki rumu na mnie zwiało, taki był cholerny sztor. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Hej, Boris, który tam, jakiś znowu zmyło kran. Kiedy szliśmy przez Pacyfik Way, hej, Rolling, zwiało nam pokładu skrzynki, pełne śledzia i statyki, kosze krabów, beczkę sera, kalasony oficera, 3 jeżowców, jedną żabę, kapitalsko zmyło babę, beczki rumu na mnie zwiało, pół załogi ją trzymało, taki był cholerny sztor. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Hej, Boris, który tam, jaki znowu zmyło kran. Hej, znowu zmyło to, zniknął morzu jakiś gość. Postawcie wino dzban, opowiemy dalej wam. marzenia ze snu, z burzego chłopieckich już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy ku złu. Liczba waszych głód, liczba pańskiej dziewczyny, w noc ciemno mi tło, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów fejsu godziny, wschodnie nie usłaszczyk, czy stworzy nam sił. Niedługo ujrzymy znów dalikę węgłą i głowę baranią z węglącą i statki stojące na rejsie przy temu klarować kotwicę najwyższych czas już. Popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie utłaczył, czy stworzy nam sił. A potem znów żagle na masztach rozkwitną, znów szybę wyznaczy do płota miłaj i znów stara łajba potoczy się ciężką, że stary kręgu napić i perlaj. I smak waszych łódź, liczbańskie dziewczyny, ciemno i złomna będzie się śpił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnieniem uwłażywszy stworzy nam sił. Wśród legend i bajk, powoli i studnie tak płynie nam życie na wodach i portach są pole landslaj. I smak waszych głód, i szwaczkie dziewczyny, znów ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie uwłaszy, wszystko żywa. I smak waszych głód, liczbańskie dziewczyny, znów ciemną i złą, nam będzie się śnił, leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie uwłaszy, czy stworzy nam sił. Przypominamy, że od 1 grudnia 2011 roku na podstawie zarządzenia nr 36/2011 starosty kozienickiego z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy starostwa powiatowego w Kozienicach nastąpiła zmiana godzin pracy starostwa. W poniedziałki starostwo jest czynne w godzinach od 7:30 do 17:30, we wtorki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30. Natomiast w piątki w godzinach od 7:30 do 13:30.